Qigong Xi, czyli napinanie łuk. Nazwa ruchu wzięła się stąd, że przypomina on łucznika napinającego łuk. W ten sposób. Stąd nazwa Qigong Xi, napinanie łuku. Tułóg jest napięty. W kolejnym ruchu wypuszczamy strzałę. Qigong Xi. Napięcie łuku, wypuszczenie strzały. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Napinamy łuk i wypuszczamy strzałę. Napięcie, wypuszczenie strzały. Do nauki tego ruchu potrzebne nam będą dwie podstawowe postawy Shaolin Kung Fu, a mianowicie Mabu, czyli postawa konnej jazdy, oraz Gongbu, czyli postawa łuku. Ruch polega na skręcaniu się z jednej postawy do drugiej. Mabu, Gongbu. Od tego zaczniemy naszą naukę Qigong Xi. Stajemy w Mabu. Skręt w lewo. Prawą nogę prostujemy. Biodra skręcamy w lewo. I w lewo się patrzymy. Jesteśmy w postawie Gongbu. Z powrotem skręt w prawo do Mabu. I jeszcze raz Gongbu. Mabu. Gongbu. Mabu. Gongbu. Mabu. Gongbu. Mabu. Gongbu. Mabu. I ten sam ruch możemy wykonać oczywiście w prawo. Gongbu. Mabu. Gongbu. Mabu. Gongbu. Dokładamy ręce. Mabu. Lewa pięć, tak zwana pionowa. Skierowana kciukiem w górę, w lewo. Prawa pięść do prawego barku. Tak byśmy napinali łuk. Skręt w lewo do gongbu. Lewa pięść cofa się na biodro. Prawa wykonuje uderzenie zhongquan. Uderzenie proste w przód. Powrót. Uderzenie lewą pięścią. Prawa pięść do prawego barku. Napięcie łuku. Dwa. Wypuszczenie strzały. Napięcie łuku. Wypuszczenie strzały. Napięcie łuku. Wypuszczenie strzały. Jeden. Dwa. Jeden. Dwa. Jeden. Dwa. I to samo w drugą stronę. Napinamy łuk. I wykonujemy strzał. Uderzenie lewą pięścią. Prawa pięść na prawe biodro. Jeden. Napięcie łuku. Dwa. Wypuszczenie strzały. Napięcie łuku. Wypuszczenie strzały. Napięcie łuku. Wypuszczenie strzały. Jeden. Dwa. Jeden. Dwa. Jeden. Dwa. Jeden. Dwa. Teraz strzałę wypuśćmy jak strzałę. Dodajmy przyspieszenia. Napinamy łuk. I wypuszczamy strzałę. Napięcie łuku. Postawa Mabu. I strzał. Postawa Gongbu. Napięcie łuku. Wypuszczenie strzały. Jeden.
2. 1. 2. I to samo w drugą stronę. Napinamy łuk. Łuk gotowy do strzału? Puszczamy strzałę. Napięcie łuku. Strzał. Napięcie łuku. Strzał. Napinamy łuk. I puszczamy strzałę. 1. 2. 1. 2. Teraz należy szybko napiąć łuk, aby dać ponowny strzał. Napinam łuk, ale szybko. 1. Relaks. 2. Relaks. 3. Relaks. 4. Relaks. 5. To samo w drugą stronę. Gongbu, Chongquan. I napinamy łuk, ale szybko. 1. 2. 3. 4. 5. Nabraliśmy wprawy w naciąganiu łuku, w puszczaniu strzały. Spróbujmy wykonać oba ruchy szybciej. Łuk napięty, gotowy do strzału. 1. Puszczamy strzałę. Napinamy łuk. Szybko. 1. 2. 1. 2. 1. 2. To samo na drugą stronę. Łuk napięty. Gotowy do strzału. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Będąc już wprawnym łucznikiem, naciągamy szybko łuk i szybko oddajemy strzał. 1, 2, 3, 4, trafiając do celu. Gotowi? 1. 2. 3. 4. 5. To samo w drugą stronę. Naciągamy łuk. 1. 2. 3. 4. 5. Góra. Powtórzmy cały ruch kajgonshi raz jeszcze. Mabu. Napinamy łuk w lewo i powoli. 1. 2. 3. 4. 5. Dwa razy przyspieszmy. 1. 2. Naciągamy łuk w prawo. 1. 2. 3. 4. 5. Dwa razy szybko. 1. 2.
Jak Kai Gong Shi, ruch Kai Gong Shi wygląda w walce? Niemalże dokładnie tak samo. Zobaczcie, stojąc w pozycji walki, wykonuję uderzenie przednią pięścią. Napinam łuk. Robię powtórkę z tylnej, prawej pięści. Wypuszczam strzałę. Jeden. Dwa. To jest dokładnie ten ruch. Jeden. Dwa. Jeden. Dwa. Jeden. Dwa. Jeden. Dwa. Przednia pięść, tylna pięść. Przednia pięść, tylna pięść. Przednia pięść, tylna pięść. Przednia pięść, tylna pięść. To jest dokładnie ruch Kai Gong Shi. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Ruch Kai Gong Shi naucza wyzwalania siły ze skrętu tylnej stopy. Stoimy w mabu, skręcamy się w lewo i odbijam się prawą stopą, skręcam tą stopę szybko, a siła przekazywana jest przez kolano, biodro, do barku i pięści. Skręcając się do mabu, siłę ze skrętu stóp przekazuję do lewego biodra i dalej do lewego barku, wykonując uderzenie. Dokładnie w ten sposób. Uderzenie tylną pięścią. Skręcam się na mojej tylnej stopie. Uderzenie przednią pięścią. Skręcam się na stopach. Skręcam lewe biodro. Kai Gong Shi. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Prześwieżmy teraz ten ruch, tak, do walki. Pozycja walki. Jeden. Dwa. Jeden. Dwa. Jeden. Dwa. Jeden. Dwa. Jeden. Dwa. Spójrzcie na to z drugiej strony. Jeden. Dwa. Jeden. Dwa. Jeden. Dwa. Cios za ciosem, tak jak w ćwiczeniu Kai Gong Shi. Jeden. Dwa. Jeden. Dwa. Jeden. Dwa. Jeden. Dwa. Napięcie łuku, puszczenie strzały. Jeden i dwa. Jak więc widzicie, Kai Gong Shi to zarówno technika wykonywana jedną i drugą pięścią, jak również metoda nauki wyzwalania siły z tylnej i przedniej nogi. Zapraszam na kolejne odcinki Shaolin Kung Fu by Radek.